Michał, dzisiaj zwycięstwo 3-2, ale nasza gra to była taka sinusoida. Raz dobry set, raz gorszy. Z czego to wynikało? Nie wiem. Myślę, że dzisiaj, jutro nikt o tym nie będzie pamiętał. Ważne, że wygraliśmy. A ja, czy to była sinusoida i popełniliśmy 50 błędów czy 20, to już jest nieważne. Ważne, że wygraliśmy. A dzisiaj nam się dała zagrywka. To chyba był główny czynnik wygrania w dzisiejszym meczu. Można tak powiedzieć, że graliśmy u siebie na sali, tak? Zresztą byliśmy przekonani, że u nas będzie zupełnie inaczej. Nasza hala, nasi kibice. No, tylko się cieszyć, że pokazaliśmy, że potrafimy grać tym elementem i przynosiło nam to dzisiaj duży efekt. Zresztą wydaje mi się, że to był taki mecz, kto miał zagrywkę, to w tych setach prowadził i wygrywał. Udało nam się to przetrzymać i swoje dołożyć i wygrać. Pełna hala kibiców dodała skrzydeł, można powiedzieć. My to jesteśmy przyzwyczajeni do takich grań. Trzeba zapytać kolegów z Częstochowy, jak się gra przy pełnych trybunach, bo dla nich to może być dziwne, dla nas to jest normalne. Jutro czwarty mecz, AZS na pewno będzie chciał zrobić wszystko, żeby doprowadzić do piątego meczu. My, jak to trener Kwaśpiewicz wcześniej powiedział, my możemy, oni muszą. Jutro jest nowy dzień, tak? Nowy mecz, nowe sety, do każdego punktu będziemy podchodzili na nowo, tak? Nie mogę nic obiecać, mogę tylko powiedzieć, że będziemy walczyć tak jak dzisiaj do samego końca i zobaczymy, co przyniesie jutro. Dzięki, Michał. Dzięki.